Dzień dobry i witam serdecznie wszystkich na kanale Fiat 125P klasycznie. Dzisiaj jesteśmy w Opatowie. W Opatowie na 8. opatowskim spotkaniu dawnych pojazdów. No jak zwykle chciałbym oczywiście przybliżyć na tą chwilę oczywiście, jakie pojazdy przyjechały piękne tutaj. Pozdrawiam wszystkie osoby subskrybujące kanał Fiat 125P klasycznie oczywiście. Dziękujemy, pozdrawiamy też, żeby nie było. Mamy fajny przekrój, bo jest i motoryzacja oczywiście nasza, polska, a jest troszkę amerykańskiej też motoryzacji. Zobaczcie, to mamy Warburga, z tym panem rozmawiałem. Jest od pierwszego właściciela. Za 8900 jest do sprzedania. Maluszka, ale zobaczcie, jaki ładny zestawik. Niewiadówka i motory. To są motorynki. Dwie motoreczki ładne. Tak. Są dwa modele różne. Zobaczcie, piękna Warszawa. Bardzo ładna Seresta. Jest i Trabant z pierwszych serii. Mamy Citroena. Troszkę militariów. Wiem, troszkę amerykańskiej motoryzacji, to jeszcze więcej z przodu tam. Mercedes też bardzo ładny kolor ma, taki niespotykany. Mamy troszkę pojazdów do zabawy w terenie. No. O, maluszek do sprzedania. No. I mamy dużego Fiata stylizowanego na kultową taksówkę WPD 1313. Zobaczcie, mamy tutaj żuczka. Dzisiaj jesteśmy na rynku w Opatowie, a mamy strefę żarciowozu. Musimy przejść i zacząć prezentować te pojazdy. Tak, mamy scenę górną. Dokąd możemy, jeżeli chodzi o zasięg mikrofonów. Sprawdzimy dokąd. Także dokąd dzisiaj słyszymy. Jesteśmy, tak widzicie, w Opatowie. To nas słychać cały czas i zaczniemy od lewej. Oczywiście dziękuję wszystkim osobom subskrybujące kanał za komentarze, za lajki. Pan przyjechał piękną MZ-ką Tropi. Mamy również przedstawicieli dużego Fiata, tak widzicie, no FSO 125P, żeby nie było, w tym pięknym kolorze niebieskim. Maluszek. Mamy tutaj Polonza Traka. Jeepa Willisa, też ładny. I co, zobaczcie, mamy tutaj Karo. Pierwsze Karo na sztywnym podszybiu. Na dłonia narodowego. Jest również duży Fiat. O, ale patrzcie, jaki tutaj pan przyjął żukiem. Po ładnej renowacji. O, lakier metaliku. Zobaczcie skrzynię, jak ładnie zrobiona, wydeskowane, ładne. Oczywiście to nie jest otwarty pojazd, ale tak wygląda środek. Wszystko ładnie jest takoby w skórce zrobione, w alkantarze. Też bardzo ładny Mercedes. O, tu mamy Radrody. Bardzo ładny garbusek, piękny, kolorek czerwony. O, mamy Chryslera. O, zobaczcie tutaj, co przyjechało, jak to wygląda. To jest Chevrolet. Obniżony. Obniżony. Zobaczcie. Również deskowanie. O, Kiradrot. Troszkę Ameryki. Taka patyna, wszystko ładnie zrobione.
Chevrolet. Mamy korzucika 406 coupe, jak dobrze pamiętam. Jest stylizowany przez studio Binifia Farina. Ładne trabanty. O, tam się schowa Jawa, tak zwana pancerka. Mamy faworytkę. Również mam sentyment do nich, pamiętacie? Jest i maluszek biały. O, cześć Tomuś, pozdrawiamy, cześć, pozdrawiamy. Pozdrawiamy cały może... Śląsk. Tak, cały Śląsk, dziękujemy. Może kilka informacji, wiesz mniej więcej ile osób przyjechało? Jeszcze nie mamy, zbieramy informacje, na razie wiemy na tylko, bieżąco. Że najstarszym autem na tą chwilę jest auto z 1930 roku. Właśnie do niego tam zmierzam. Zmierzam do niego, zapraszamy, ja muszę zająć się i dalej gośćmi, którzy zjeżdżają. Oczywiście, dziękujemy, pozdrawiam. Tomuś. Tomuś tutaj, współorganizator tej imprezy dzisiejszej. Tu mamy Urząd Miasta w tle. No i tak po kolei mam Fiata Uno ładnego, Mercedes. Się też pojazd następny stylizowany na takiego Rad Roda, troszkę patyny. Widzicie, że to jest Dodge. To ładne malunki, przepiękne. Przedstawiam się, że pamiętam pan z ulicy, co tam na Kielce tego. Nie pamiętam, no, Delmot, też piękny, Oldsmobile. O, coś do miłośników Skody, zobaczcie. Skoda Felicia w pick-upie. Też już nie ma ich za dużo po prostu, tych pojazdów. Też w ładnym stanie. Co mamy tutaj obok? Też piękną Skodę czerwoną. Jest i Volkswagen Passat. O, zobaczcie, nas ten Warburg z silnikiem Volkswagena już. Renault też bardzo ładna. O, tu jest Renault 20. Mamy też Karo Plusa, Poloneza. Też bardzo ładny Mercedesik. Troszkę tych pojazdów jest, jak widzicie. Też sobie tak wspominałem, tu jeszcze pojazdy przyjeżdżają. O, ten żuczek, który nas minął po drodze. Przejdziemy tutaj. O, tu jest pojazd, który pan Tomek wspominał również, że jest najstarszy pojazdem na dzień dzisiejszym, który przyjechał. Na tą chwilę, może tak. Zobaczcie, Opelek jedzie. Tych Opli też jest bardzo mało. Coś fajnego. No i tak, Toyotkę mamy. Mercedes. To jest ten pojazd, który pan Tomek wspominał. To jest Ford. Ford Model A. 1930 roku. To sobie zerkniemy troszeczkę do środka. Taki kabriolet ładny. O, a tu mamy Polenza od mojego kolegi Jacka. 97 roczny. Ale wiadomo, oczy są zwrócone tutaj na ten piękny dzisiejszy pojazd. Z lat 30. No, oczywiście widzicie mnóstwo atrakcji dla dzieci. Muławce, stoiska różne. Gastronomia oczywiście. Także pojazdy przyciągają ludzi, jak widzicie. Maluszek prawie taki jak mój, tylko troszeczkę chyba starszy, bo zderzaki są wąskie, ja mam te szerokie. No i co?
Pozdrawiam serdecznie oczywiście wszystkich. Wszystkie osoby subskrybujące kanał Fiat 125P klasycznie. Jakby zachęcam do subskrypcji. Kupujcie klasyki, bo warto. Widzicie, warto. Takie wydarzenia przyciągają mnóstwo ludzi zwiedzających z rodzinami. Bardzo dużo informacji, sentymentu. Każdy się wymienia jakimiś tutaj informacjami, jeśli chodzi o dane techniczne. Nie. 3 lata, bo mi się zachciało na tej pocie jeszcze poplawkę. Wam to pokażę jeszcze raz, jak tak to się złożyło, wygląda. Niektóre pojazdy przepięknie, projekty wykonane. Dzisiaj jesteśmy na rynku w Opatowie. No dobrze, kochani, więc pozdrawiam oczywiście. I do usłyszenia i do zobaczenia, myślę.